Siema widzowie! Dzisiaj Filmiek przygotował dla mnie taki wspaniały tryb, że naprawdę powiem ci, że nie jestem w stanie się doczekać tego, żebym to pograć. No, powiem tak widzowie, dzisiaj będziemy grali sobie w taki symulatorek, który polega na tym, że pewnie jak na przykład graliście sobie w Pet Simulatora, no to wiecie, tam bierzecie i znajdujecie pety, które biją za was, a w tym trybie to wy jesteście tym petem, więc to jest na tyle ciekawość tego trybu polega akurat. No i jesteśmy w ogóle na pierwszym screenie, ale jest taki ładniutki, no. Taki różowy i w ogóle. I co? I wybieramy sobie rybkę. Na początku wybierasz sobie swoją rybkę. Wy widzowie na samym starcie zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonem i napiszcie dla baby, nie wiem, waszą ulubioną rybę. O! Dobra. Albo możecie tryb napisać jakiś, który lubicie sobie pykać. Dobra, tu masz na początku rybki swoje. No ja sobie pomarańczową zaczynam, jak nie wiem, jak Nemo? Nemo, no to był Nemo. Let's go! No i słuchaj, zaczynasz w takim razie. No i co? I sytuacja wygląda taka, że sobie pływasz po oceanie i naciskasz na to. Patrz, naciśnij sobie na TT. Tu małaś obok, patrz. Obracasz sobie kamerą normalnie. O, i patrz. Pyk, 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 pyk i pyk. I jeszcze raz bum. I dostajesz coiny. I teraz w ekwipunku coś masz chyba. Coś masz w ekwipunku. No i tutaj masz rybkę swoją nową, i którą po prostu założyłaś, co nie? Aha. Więc po prostu cały czas zdobywasz rybki i stajesz się coraz lepsza. No i możesz sobie kupić może coś nawet na początku. Tak, za ja bobuksy. Sobie, no. No i masz sklep normalnie i tu możesz rybę kupić za bobuksy. To takie drogie, 2000 robuxów. No ale tutaj masz jakieś game passy i tak dalej. Aha. No powiem ci tak, fajne rzeczy tutaj są do kupienia. I czy my byśmy coś chcieli z tego? Ja na twoim miejscu bym kupił sobie bardziej booster. O, tu są boostery na dole, patrz. Aha. Bym kupił tak, 2x coins, 2x damage i wydał po prostu na razie na to. Dobra, czyli te dwa. Albo czekaj, zjedź niżej. No. A nie, to się bundle, ten bundle za 500 bobuksów się chyba nie opłaca. Bo możemy zrobić tak, albo słuchaj, możemy zrobić tak, że kupimy 2x coins, co nie? Kup sobie 2x coinsy. I możemy kupić na przykład jeszcze 3 razy damage i na razie tyle wystarczy. A jeśli widzowie dużo lajków zostawią, to sobie może nagrasz ten tryb jeszcze raz. Tak, drugą część zrobimy. Tak, no więc tutaj to robisz tak, pyk, dawaj od razu. No i co? I używasz tych boostów już. A, wywaliłaś tego. Sklep. I tutaj masz to, no to i niżej. No i tutaj użyj sobie tych boosterów, masz dobra, use. Tak, no, tutaj use i use. No i lecisz teraz do tych, do najlepiej do jakichś takich kupek zwykłych. O, tu masz 100. No kieruj się tym HP jakby, co nie? I teraz pyk, pyk. I wiesz, to sobie zniszczysz, no i generalnie po jakimś czasie, wiesz, wypadają ci pieniążki i za pieniążki kupujesz sobie jajka, a z jajek ci wypadają po prostu ryby. I mają różne upgrade'y i tak dalej. Kurczę, fajnie. No i właśnie dzięki temu kupujesz sobie coraz lepsze rybki. Idziemy sobie coś kupić? Tak, czekaj, możesz sobie kupić rybkę za 100, no. O, dobra. A nie, tu, ojej, 400. Ale mamy! Tisiaka, mamy tisiaka, dobra, to dawaj. Buy one. No i let's go. I kupujesz rybę. Okay. I mamy coś takiego. Kup jeszcze jedną, dobra. Tak, zobaczmy w takim razie. I cyk, mamy taką samą. Taką samą, tak. Dobra, zobaczmy, czy są lepsze. 17, lepsze są. Dobra. To dawaj, zakładaj tą 17. I dawaj tą skrzynkę 400, bo z triple damage'em będziesz ją bić. No kurczę. Oj, mocno wchodzi. Ej, powiem ci, że serio jest fajnie. No i co? I jak widzisz, zaraz będziemy mogli w ogóle przejść nawet chyba do kolejnej krainy, tak zaraz nawet, dosyć mocno. No ale na razie sobie zbieraj wszystko, zbieraj sobie. Zabierzemy sobie teraz to jajko potem, no, to za 4. No, można to jajko sobie walnąć, tylko... Chociaż w sumie chyba bardziej opłaca się nową krainę, ale zobaczymy za ile kosztuje, bo w sensie droga. Ja bym kupił od razu rybę lepszą za te 4, bo wtedy będziesz mogła sobie szybciej to wszystko rozwalać, więc szybciej nafarmisz na Atlantis, czyli na kolejną mapę. Kurczę. I to będzie fajne. I lecisz sobie teraz tutaj. Coinów widzisz, dostajesz dużo za... Sporo jest, no. Tak, a wtedy będziesz jeszcze szybciej rozwalać właśnie, wiesz, te właśnie wszystkie obiekty. No. Będziesz szybciej rozwalać z mocniejszą rybką, więc... A w ogóle ty skąd znasz ten tryb? A tu Puzonik mi napisał. Aha, dobra. Puzon to jest taki informator nasz. No, to jest totalnie. Patrz, na hita ściągasz to. No. I nawet nie ma co tego rozwalać. To prawda. Podpływaj sobie. Normalnie tak, wiesz, pyk. Ale przyjemną mechanikę ma ta gra, że ona, wiesz, czujesz, że jesteś w innej przestrzeni, że jesteś w wodzie, co tak, nie? Tak, czujesz, że pływasz. No, no właśnie, to jest fajne. A ty grałeś już w ten tryb? Tak, grałem sobie, no. Okay. Ja już dawno temu coś tam nagrałem, ale później przestałem w to grać, bo inne rzeczy na głowie były i tak dalej. I patrz ile teraz coinów dostaniesz. 3, 2, 1, bum! 700 dobra. I możemy dobra, kupować to kolejne. Lecimy od razu po kolejną tego, po tak, kolejną rybkę. No, leć po rybkę. Nawet nie rozwalaj po drodze, tylko tutaj to. Dropimy jedno i po prostu rozwalamy. Dobra. Bye, dawaj. I Maga? Zium!
Common. Okej, czyli zwykłą rybę dostaliśmy. Wejdź w ekipunek. I tak będzie lepsza, nie? 28. Dobra. Git. Myślę, że teraz możesz po prostu upaść, jak szybko to będziesz rozwalać. No teraz to jest na w ogóle, no. Tylko zobaczmy może, ile kosztuje kraina. Ta o, druga. Ten Atlantis. Tak, więc kieruj się w tamtą stronę, przy okazji możesz rozwalać te duże skrzynki i zobaczymy. Albo w sumie nawet nie rozwalaj. Atlantis 5000. No to dobra, dawaj, rozwalaj. To ale to światło jakie tu jest ładne, nie? No to wygląda. To jest ładnie. Jak na Robloxa i Omega to spoko wygląda. No i co, dwie takie skrzynki? I jesteśmy w stanie kupić. Tak. I w sumie tuż tutaj też się zbiera małże. Jest? Małże to jest inna waluta. Aha, to są perły po prostu. Dobra. No i tutaj rozwalasz sobie to. On jest w ogóle aktualizowany, ten tryb stale? Tak, jest aktualizowany. No, jest aktualizowany, więc pododawali jakieś nowe gdzieś tam rzeczy. Mówię, to wygląda dosłownie jak Pet Simulator. Jeszcze musisz jedną małą jakąś rozwalić. To chyba ci nie wystarczy. No to musisz rozwalić. To wygląda jak Pet Simulator też głównie przez tą walutę, przez te krainy, przez to dropienie. No ogólnie ale to mamy. Ale dużo jest podobne do pytania. Tak, no. No i E naciskasz. Da. I przechodzisz przez portal. Jak chcę zobaczyć. I patrzysz, dzium. To nie będzie zupełnie inna. No i patrz. Cyk, niebieska jest. Nice. No i co? I siadasz teraz i nawalasz sobie skrzyneczkę tam za dwa kafle. I zaraz możemy sobie po tej skrzynce możliwie, że kupić kolejne jajko z kolejnymi rybkami, więc powiem ci, że dosyć spoko to akurat. Te rybki w ogóle są zasunięte, widzisz to tutaj? Mm-hmm. Że wiesz, że nie wiadomo jak dopiero, one wyglądają. Tak, dopiero jak odblokujesz rybkę, to ją widzisz. Ej, w sumie to jest ciekawe. No. To jest, wiesz, mobilizuje ludzi, żeby wszystko patrzyli. No. No i patrz, ogólnie masz tutaj minnow, taką, to jest ranga tutaj. No. I w zależności od rangi, to tak samo jak w Pet Simulatorze, dostajesz różne rzeczy i tak dalej. To jak rozwalisz te rzeczy. I dostajesz różne rewardy w trakcie i tak dalej. Jakiś kapelusz tam jest. Tak, tutaj jest kapelusz na Robuxy chyba do kupienia nawet, no. Więc dosyć spoko to wygląda. No i co, teraz rozwalasz i uwaga, ile dostaniesz? Wow, o, 5 koła. A zobaczmy, ile kosztuje w ogóle ten. Okej, masz 6 koła. 4,8. Dobra, kup za 4,8. Dawaj, naciśnij. I buy one egg. I uwaga, zium. Okej, i 33% było na nim. No dobra. Zobaczmy, ile ma. Nie no, 114! O kurde, dobra. Od razu lepsze, od razu, dobra, let's dobra. Go. No to co, możesz tą mocniejszą skrzynkę teraz rozwalić. No patrz jak to schodzi. No. To jest totalnie kozackie. No, jedyne co mam do zarzucenia to, że te rybki są takie same. A ciekawe, czy będą tak cały czas, czy potem będą jakieś takie wiesz, później kozaki. Się to zmienia, później się to zmienia, mi się wydaje, no. To spoko. No, ale powiem ci, że mówię, fajnie, fajna ta mechanika tutaj jest bardzo przyjemna, nie? Więc prawda. Zobaczymy, czy dla widza się podoba, ale myślę, że akurat ten tryb jest giga, taki, wiesz, taki przyjemny, no. Jakie do wyczylowania. Dajcie w ogóle znać, czy graliście w niego, on jest jakiś popularny mega, czy tak? Był przez jakiś czas, teraz jest trochę mniej, ale to wiesz. Mam. Więc tak to wygląda. No powiem tak, zobacz, ile kosztuje następna mapa. No. Zobaczmy. Kraken's Lair. Zobaczmy, 120. No to nie, najlepiej uzbierać na jajo. Kupić sobie to jajo, bo pewnie będzie miał z 300 damage ta ryba. Tak, i wtedy, no i wtedy będzie można gdzieś tam więcej ogarnąć sobie tego wszystkiego. To ślicznie wygląda ta gra. No, bardzo jest fajnie. Serio. Bardzo ładnie się prezentuje, to prawda. Ciekawe, czy można kupić Game Passa, gdzie na przykład będziesz mieć 3 rybki, czy nie? No właśnie chyba nie, to nie, chyba. Nie? Poczekaj, a to na samej górze? Exclusive fish? Limited, aha, offer, to nie. Tak, rozwalaj skrzynkę i zobaczmy sobie do item shopu, no. Dobra. Zobaczmy i dawaj, zjeżdżaj na dół, o, czekaj. Auto hatch, lucky, mega fish storage, extra speed, czyli szybciej pływasz, VIP. Chyba nie. No nie ma nic takiego, nie ma nic takiego, no ale w sumie i tak jest, myślę, że całkiem gdzieś tam spoko, nie? Myślę, że tutaj dosyć dobrze to oddaje, no i myślę, że też pomiędzy odcinkami można fajnie sobie tutaj grać, no bo na przykład teraz to by było tak farmić na aż takie, wiesz, bo tutaj masz 48. Ojej, dobra. Więc musimy jeszcze dwie jeszcze rozwalić, ale to wiesz. Z tej 10 wlatuje, to może. Chociaż nie, dobra. Ale to szybko rozwalamy, to szybko rozwalamy. O, patrz, bo to, jak to szybko schodzi teraz? Jakiegoś buffa dostaliśmy, chyba patrz. Tak. Boom. Chyba tutaj buffy się aktualnie, wiesz, aktywnie, wiesz, włączają. Odpalają same, no. Dobra, i zobaczmy. Dopisz. To rozwalisz i jeszcze jedną możemy. No. I wtedy powinno być już na skrzynkę, ale tą mocniejszą skrzynkę musimy. Bo ta jest chyba za słaba. Tutaj masz, no. Dobra. I w sumie powinnaś mieć
zaraz lepszą rybkę, jeszcze lepszą niż tą, którą masz w tym momencie. No ale właśnie, według mnie, no mówię, to giga przyjemnie się tutaj pływa, rozwala wszystko i tak czas płynie sobie. Płynie podwójnie, bo sobie pływamy pod wodą i sobie pływamy jeszcze tak, nie? Dobra, prawie zniszczona. Prawie zniszczona i zobaczmy, co ci wypadnie w ogóle z jaja, nie? No, jestem mega ciekawa. Dobra. Dobra, idziemy od razu. No i zobaczymy, co to wypadnie. Ja jestem giga ciekawy. Jejku, byśmy mieli takie szczęście, żeby tą za 2%. Tą dwójeczkę, no. Dobra, dawaj, odpalaj. Okay. Ojeju, dostałaś chyba tą 34%, ale zobaczymy, czy ona jest lepsza. Zobaczmy, czy w ogóle ona jest lepsza damage'owo. No 174. No jest okej, ja myślałam, że dostaniemy coś na przykład 300, to też było myślałem. Super, nie? Też myślałem. No to co, w takim razie chyba między odcinkami sobie już będziemy tutaj pykać. Tak, żeby odblokować nową krainę. No. Z widzami potem. No to co, my będziemy farmić, potem będziemy jeść, a widzimy się już jutro. Możliwe, tak, że zaproszę kolejny raz Filipka do siebie. Dokładnie, tak, widzowie. Trzymajcie się, widzowie, nie zapomnijcie zostawić subka i napisać jakiś miły komentarz. Buziaki, cześć! Siema!